rzecz ciekawa. Bank włoski na kot pieniądze ma, tak zwany Komitet Obrony Demokracji po żydowsku, według Schetyny i Grabarczyka, na neon pieniędzy już włoski bank nie ma. Włoski bank, w którym pracuje moja była narzeczona, informatorka redakcji, razem z Gazetą Polską puściliśmy materiał, która w zasadzie skopiowała nasze, niestety nie zapraszając nas, nie podając źródła informacji, o projekcie Chopin, czyli przyznawanie trudnych kredytów celowym zamiarem przejęcia później mieszkań za śmieszne pieniądze, za w zasadzie 1/3 wartości, i wywłaszczanie Polaków. Na terenie Huty Lucini, kiedyś Warszawa, miało powstać osiedle dla właśnie w ten sposób wywłaszczonych z mieszkań. Oczywiście o wszystkim widział pan premier Tusk i tak dalej, i tak dalej. Także na kot bank, na sponsorowanie Petru bank ma, na właściwą pracę operacyjną już nie. W tym banku złożyłem fundusze inwestycyjne Pionier, jakieś tam pieniądze. Kiedy zaczął się kryzys, krach na giełdzie w 2008, bank przestał odbierać telefony i zniknął. Pieniędzy nie można było odebrać, żadnych przeprosin. Jak wygląda sprawiedliwość i sądy w Polsce, to wiecie, także pieniędzy już chyba nie odzyskam, chyba na pewno. Zanim pójdziecie, ciężkie barany, niedorozwinięte umysłowo, protestować dla Żydów w interesie ich obrony, Schetyn, Grabarczyków, Zdanowskich, Rothschildów, lichwiarzy, Rockefellerów, zastanówcie się i popatrzcie, jak to wygląda naprawdę.